Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę pani, jak już coś ustalimy w sprawie pani pracy, to dzwonimy. A tymczasem zapraszam kolejną osobę, proszę. Dobry. Dzień dobry, słucham panią. No ja w sprawie pracy na sekretarkę. Pani na sekretarkę? A co na sekretarza? Panie, jestem urodzona sekretarka, ja ciągle biegam, nosi mnie. Panie, ja nie usiedę, naprawdę, ja tu polecę, tam pójdę. Da pan wiarę, że jeszcze miesiąc temu te buty to były szpilki? Da pan wiarę? Przejdźmy może lepiej do rozmowy kwalifikacyjnej. No, zresztą ja do wszystkiego się nadaję, także spokojnie. Ja jestem taka wszędzie dobra, pierwsza, nawet na mnie na dzielnicy mówią, że jestem taka pierwsza, lepsza. Lepszej pan nie znajdzie. No. Tak. Przypuszczam, przypuszczam. Proszę mi powiedzieć, jak pani się nazywa, podać swoje nazwisko. A. Ale panieńskie czy z domu? No jak pani woli. Aha, jak wolę, dobra. To nazywam się Wanda Nierusz, z domu zostaw. Pani Wando, mogę do pani się tak zwracać? A, możesz mi mówić Wandziu. A znajomi do pani tak mówią? A, znajomi mówią hono hono. Albo skończyła się, grzejesz. Nie rozumiem. Ważne, że ja rozumiem. Proszę pani, ja nie wiem, czy ma pani tą świadomość, ale to jest jednak firma finansowa. O, finansowa, nie, to super. Finanse to mój chomik. Naprawdę, nie, ja mam bogate doświadczenie. Ja nawet w podstawówce byłam skarbnikiem przez 10 lat. Chwileczkę, jak to przez 10 lat? No dwie kadencje. A że dłużej nie można było, no to się musiałam zwolnić. Poza tym i tak już syndyk wchodził do podstawówki, ale... się minęliśmy tylko. Proszę pani, jak tak na panią patrzę, to ja widzę, że ma pani małe kompetencje. Jeżeli to jest jakiś problem, to ja sobie mogę je powiększyć. No to nie jest takie proste. Jak nie? Moja znajoma miała B, poszła do kliniki, jak wyszła, to miała dwie takie donice, że mąż się jukrę zasadził. Panie, teraz nie takie rzeczy można. Ja w telewizji to takie rzeczy widziałam, co teraz pokazywali. Normalnie, panie, jeszcze jak telewizor miałam, bo teraz już nie mam, to nie oglądam. Nie? A, nie ma pani telewizora? Takie przekonania wewnętrzne? Czy bardziej zewnętrzne, bo komornik z zewnątrz przyszedł. No, jak to przyszedł, to ja nie wiem, to by musiała pani rachunków nie płacić. No, mógł pójść tym tropem. Mógł pójść. Mógł pójść, no. Ale zresztą, pani, u nas na dzielnicy nikt nie płaci. Kto tam płaci? Panie, nie ma takiego, co by płacił. U nas jak komornik do kamienicy wchodzi, to jak do Mediamarktu. Tu telewizor wejdzie, tu lodówkę, tu pralkę i tylko na lawetę, do samochodu i od razu na promocji do Mediamarktu. Czy ja swojego Rubina to na promocji widziałam? Poznałam, moja kruszynka, maleństwo stało, 9 cali. 9 cali? No, z obudową. Przekątna. Jak przekątna? Po obwodzie. Zaraz, chwileczkę, to ten telewizor to musiał stanowić centralny punkt w pani salonie. No, jeszcze jak salon miałam, to tak. Co się stało? A, kiedyś Dzidek się do mnie wprowadził, taki mój ten drugi konkuben taki, nie? I tego, siedzimy tam, Dzidek mówi, dobra, Wandzia, ja ci zrobię takie obejście gazu, że nie będziesz musiała płacić, nie? Ja mówię, dobra, Dzidek, znasz mnie, otwarta jestem, nie? Wchodzę, także tego, to Dzidek takiego nie usiedzi, tam zawsze coś robi, nie? I zaczyna się wbijać w kolanko, nie? Trójnik zaczyna wbijać w kolanko, się wpina, nie? Ja sobie myślę, kto mądry w kolanko trójnik wbija, nie? On jeszcze kształtkę miał nie taką, poza tym tam jest inne fi, nie? Ty trybisz coś? Ale Dzidek się uparł i ciśnie. Ja mówię, Dzidek, uważaj, bo tam jest gaz, nie? A Dzidek mówi, dobra, spoko, 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 nie?
A dzidek 15 minut bez kiepa nie wysiedzi. I co? Wystarczyła iskra. Poszedł moment, ja... Panie, normalnie pod mieszkanie, jak miałem 40 metrów po podłodze, to mi się zrobiło 250 w górę. Powiem, kurde, ja to powiem wszystko, wiem, co się na dzielnicy u nas dzieje. Kto kogo pobił, kto kogo pobił, kto kogo zgwałcił. Kto kogo nie zgwałcił, bo to od razu to niezadowolone, że to nie ona. I wszystko wiem, panie, mam takie ucho, mnie to możesz, panie, nawet na CB na 19 kanale wywołać. No tak, rzeczywiście, teraz jest bardzo dużo przemocy. A gdzie tam jest, panie? Kiedyś to była przemoc. O, panie, kiedyś to pamiętam. Jeszcze z moim Waldkiem, z tym moim pierwszym konkubentem, zaraz po ślubie zaczęliśmy się docierać, nie? O. To była przemoc, nie? Ale zawsze uzasadniona. Nie, zawsze. Chociaż raz, jak mi Waldek pierdzielnął patelnią w czoło, to aż mi się taki napis Tefal odbił. O, to było. A z drugiej strony Made in China. Za jednym uderzeniem. Jeszcze się o wideo pierdzielnęła, mi się dwana Sonic odczepiło. Zapierdzieliłam szafkę od Ikei i miałam komplet, kurde. Ach, to stare czasy były takie, my to nazywaliśmy jeszcze takie studenckie trochę. O, studiowała pani? Tak, wieczorowo. Żadnego weekendu nie pamiętam. Ale na skupie wszystko zdane. Ale powiem panu, że brakuje mi Waldka, naprawdę, kurczę. Tęsknię za siuksem, tak naprawdę mi brakuje. A jeśli można spytać, gdzie przebywa pan Waldek? W Anglii siedzi. A co tam robi? No przecież powiedziałam. Ale zdziera papę z dachu. O kurwa. Aż mi się kolana wyprostowały. Kurczę, co to jest? A, Danuśka nie rozcieńczyła. To pani pije na rozmowie kwalifikacyjnej? Nie, no w trakcie. Zresztą za rękę pan mnie nie złapał. Lekarz mi medykamenty zapisał. A na co? Na prostatę. A co pani przepisał? Eutanazol. Jak to eutanazol? Nie wiem, to weterynarz jest, co się będę z nim kłóciła. Ważne, że działa, kopie, rano trwałe robi, także... O kurde! Co się stało? O cholera! Co się stało, pani? Body mi strzeliło. W kolanie? No musiało się zsunąć. Cholera, a bo się śpieszyłam do pana, rano się ubierałam, a byłam zaraz po imieninach u Krysi. Zaraz, jak to po imieninach u Krysi? Przecież Krystyna była w zeszłym tygodniu. A, tośmy się zasiedziały. Kurde. Ale, cholera. Albo się napaliłam na Allegro, było wystawione, było kup teraz, no. I kupiłam i się zsuwa, kurde, no. Muszę na eBayu kupować. Zresztą ja cały tydzień na eBayu chodzę, tak. Coś pani wypadło? Drobiazg. Nie, nie, proszę pani, ja po prostu nie mogę dać pani tej pracy. Ale zaraz. Co słyszą moje oczy? Co się stało? Jak to nie może? Przecież pan mnie jeszcze nie sprawdził. Pan się dowie coś o mnie, czy ja się nadaję, jakieś pytania, coś praktycznie, a pan mówi, nie nadaję się, zadzwonimy. Ja nawet telefonu nie mam, zadzwonić. Wie pani co, pani jest tak pocieszną osobą, że dla pani zrobię wyjątek i przeprowadzimy taki krótki test. O, bardzo, ja jestem praktyczna test. Dobrze, to na początek takie proste pytanie. W którym wieku wybuchła II wojna światowa? Mistrzuniu, kobiet się o wiek nie pyta. No, trochę dwutaktu.
To jest, nie, rozmowa dyskwalifikacyjna, czy co? Pani jest po prostu niesamowita. Dobrze, przeprowadzimy takie praktyczne ćwiczenie. O, praktyczne. Proszę pani, to jest telefon. O, to jest telefon. Widziała pani kiedyś telefon? Tak, w radio. Ale telefon. Ty, ja pierdzielę, czwórka koło piątki. Ale jaja. Dwie szóstki. Jak to dwie szóstki? No jedną odwrotnie. Ale to lepiej. Proszę pani, zadzwoni do pani Petent. Aha. Kto? Petent. A, Petent. Nie, 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 spokojnie, ja jestem za równouprawnieniem, tak, spokojnie. Ja byłam na paradzie klejów i linijek, tak. Okej, Petent, Petent. Proszę pani, zadzwoni do pani Petent i ostrzegam, będzie mówił w języku obcym. Aha, ale dla niego czy dla mnie? No, a tym właśnie chcę się przekonać. A, ja niezbędna jestem do tego? Tak, pani jest bardzo ważnym elementem tej układance. Dobra, no to dzwoni Także, Petent. Uwaga, dzwoni Petent. Dobra, dzwoni Petent. Dryn, 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 dryn. Chyba jak to się odbiera, to... Zielonym. A, zielony, no, zielony, tak. Tylko który to jest zielony? Bo... Koło czerwonego. A, koło czerwonego, no, to żeś pomógł. Dzwoni, dryn, dryn. Dobra, na chybił, trafił się strzelem. Halo, sekretarka prezesa, najważniejsza osoba w firmie, słucham. Good morning, can I speak to your boss? Pomyłka. To pani nie zna języka angielskiego? Nie, no, znał słabo. Nie, nie, ja po prostu nie mogę dać pani tej pracy, nie mogę. Okej, wywołałeś nutrię z lasu. Spokojnie, zrobimy zamianę. Obrócimy sytuację o 360 stopni. I teraz tak, wyobraź sobie, że pan jest komornik. Ja jestem pana sekretarka, ma pan problemy z komornikiem. Jak ja panu załatwię sprawę z komornikiem, to pan mi daje tą pracę, dobra? Nie załatwię pani tej sprawy, więc mogę śmiało się zgodzić. O, żebyś się nie zdziwił, także. O, dobrze. No to grzejesz. Uwaga, dzwoni. Dryn, dryn. Dryn, dryn. Czemu pani nie odbiera? No, czekam, aż mu się bateria wyładuje. Proszę pani, ale pani nie wie, że to komornik dzwoni. A, no nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Telewizora nie ma, bo zabrał, kurde. Może to Petent jeszcze coś chciał się dowiedzieć. Dzwoni, dryn, dryn. A, dzwoni, jeszcze raz. Dobra, teraz cię ciulu załatwię, zobaczysz. Dryn, dryn. Halo, zakład pogrzebowy, czy to już? Słucham. Przepraszam, pomyłka. Okej, złapała mnie pani, ale to jest komornik, on jest na molno, on będzie dzwonił dalej, to nie jest sprawa załatwiona. No, no tak, to już nawet wiem, który dzwoni, bo... Uwaga, dzwoni, dryn, dobra, dryn, no. Dryn, dryn. Halo, zakład, sekretarka ta sama, co wcześniej, słucham. Dzień dobry, Stanisław Kowalski, komornik. Proszę pani, jeżeli wasza firma do jutra nie wpłaci tych 400 tysięcy... Stasek, nie strasz, bo się... Słuchaj, Wandzia z tej strony, no. Tak, ta sama, tak. Słuchaj, wypierdzielaj z mojego rewiru, już. Woń mi od mojego prezesika, tak. Co mi fukasz do słuchawki? Jak cię zaraz wytarmoszę za te twoje zamszowe stringi, to się zdziwi. Aha, Stachu, i jeszcze jedno. Do jutra rano Rubin ma być z powrotem. O. Nie no, w tej sytuacji witam serdecznie w firmie. Zapraszam panią na jutro na 7 rano. Bardzo dobrze, będę na 12. Dziękuję.
Dobrze, proszę pani, jak już coś ustalimy w sprawie pani pracy, to na pewno do pani odzwonimy, proszę nam wierzyć. A tymczasem zapraszam kolejną osobę na rozmowę kwalifikacyjną. Zapraszam. Dobry. Dzień dobry, słucham panią. No ja sprawę pracy na sekretarkę tutaj. Pani na sekretarkę? A co, na sekretarza? A ja urodzona sekretarka jestem, ja wszystko panu załatwię. Pani, ja tu polecę, tam pójdę. Ja nie usiedzę, cały czas mnie nosi, pani normalnie, cały czas mnie nosi. Da pan wiarę, że jeszcze miesiąc temu te buty to były szpilki? No ale chwileczkę, jak pani tak cały czas biega w TVP, to jak pani usiedzi 8 godzin w pracy jako sekretarka? A to trzeba? No tak. A, no to nie, to coś tam pójdę, porobię, tu pójdę, tam polecę, o, może na prezesa pójdę. No, 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 na prezesa to trzeba mieć doświadczenie. Ja nie takie posiadam, ja już na niejednym prezesie byłam. Przejdźmy może lepiej do rozmowy kwalifikacyjnej. O. Niech się pani przedstawi, poda swoje nazwisko. A, nazwisko, ale panieńskie czy z domu? Jak pani woli. A, jak wolę, to nazywam się Wanda Nierusz, z domu zostaw. Pani Wando, mogę do pani się tak zwracać? Aż mi mówić, Wandziu. A, znajomi do pani tak mówią. A, znajomi mówią hono hono. Albo skończyła się, grzejesz, dajesz, 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 dajesz. Przepraszam, ale... Przepraszam panią, ale nie rozumiem. Ważne, że ja rozumiem. Proszę pani, ja nie wiem, czy ma pani w ogóle tą świadomość, ale to jest jednak firma finansowa. A, finansowa? Nie, finanse to mój homik. Spokojnie, ja mam bogate doświadczenie, ja byłam kiedyś skarbnikiem w podstawówce przez 10 lat. 10 lat? Dwie kadencje. Wie pani co, ja jednak jak tak na panią patrzę, to ja widzę, że ma pani małe kompetencje. Czy jeżeli to jest problem, to se mogę powiększyć. Ale to nie jest takie proste. Jak nie, moja znajoma miała B, poszła do kliniki, jak wyszła, to miała dwie takie donice, że mąż jej jukę zasadził. Panie, teraz wszystko można. Ja to w telewizji nie takie rzeczy oglądałem. Znaczy, jak jeszcze telewizor miałem, bo teraz nie mam telewizora, to nie oglądam. A nie ma pani telewizji, takie przekonania wewnętrzne? Bardziej zewnętrzne, bo komornik z zewnątrz szedł i zabrał. Zaraz, jak to zabrał? To ja nie wiem, musiałaby pani rachunków nie płacić. Mógł pójść tym tropem. Ale panie, trudno się mu dziwić, kto u nas płaci. Do nas do kamienicy to komornik to wchodzi jak do Mediamarktu. Tu telewizor, tu lodówka, tu sanki od razu. Na lawetę, do samochodu i na promocji. Przecież ja w Mediamarcie na promocji mu telewizor widziałam. Poznałam go od razu. Rubin 9 cali. Kolorowy. O! Trzy kolory. A jakie? Czarny, biała i brązowa obudowa. Tak. Proszę pana, co to był za telewizor? XX wiek. No tak, tak, ale 9 cali telewizor. Ta. To on chyba stanowił centralny punkt w pani salonie. No, jak jeszcze salon miałem, to tak. No co się stało? A, taka sytuacja, taka niby niecodzienna, ale jednak. Dzidek się do mnie wprowadzał, ten mój konkubent taki, nie, ten trzeci. Mówi, słuchaj, Wandzia, będę z tobą mieszkał, nie? Ja mówię, dobra, Dzidek, nie ma problemu, tam się Wiesiek z Józkiem przesuną, nie? Wiesiek z Józkiem, rozumiem, że to dzieci. No, czyjeś na pewno. Na pewno. Nie, to takie stare moje chopy, a taka sentymentalna się zrobiła, to pamiątek nie wyrzucam. I Dzidek mówi, ale słuchaj, Wandzia, żeby nie było, ja ci tu zrobię obejście gazu, żebyś nie płaciła, nie? Obejście gazu? Też się zdziwiłam, bo już jedno było. Ale mówię, dobra, Dzidek, otwarta jestem, wchodzisz, nie? No, idę. I
patrzę, co Dzidek robi, nie? A Dzidek wziął mi trójnik i się w kolanko wpina, nie? To normalny trójnik w kolanko wpina, nie? To normalny trójnik w kolanko wpina, nie? Czy szkole miał wziął ty, wziął kształtkę miał nie taką, fi, tam jest zupełnie inne podejścia, nie miał, krancuzny z boku złapał, tam jest ten trudny, wychodzi takie kolanko z boku, tyle, że jest ta złączka, jak ona dochodzi tam pod spód, tam trzeba się wsunąć ręką i tam zaraz takim podejście takie jest, że on tam nie mógł podejść, a on z drugiej strony mi kluczem na dół naciska na górę, wiesz ty, że nie ma do tego podejścia, normalnie tutaj, wiesz. Tyle ci kosztuje. Klinika podłożył i chodzi jak ta lala. Pan coś w ogóle kmini, co ja do pana tłumaczę? Nie jest to moja dziedzina. A właśnie, ale ja też mówię do Dzidka, nie? Dzidek, uważaj, bo tam jest gaz, nie? A Dzidek mówi, jako w boja przyciął, mówi, spoko, spoko, nie? A wszyscy wiedzą, że Dzidek 15 minut bez kiepa nie wysiedzi, nie? Panie, ile trzeba było czekać? Chwila, moment, poszła iskra. Jak pizło, to normalnie mieszkanie, jak miało 40 metrów po podłodze, tak mi się zrobiło 250 w górę. A kibel to mi się na parkingu koło Biedronki zatrzymał. A to mi Józek powiedział, bo on Biedronkę obstawia, nie? I mówi, Wancia, nie uwierzysz, co się stało. Normalnie tak mi się lać chciało i nagle kibel mi z nieba spadł. Kibel z nieba? I co? No i Józek zaczął wierzyć. Ciekawe okolice pani mieszka. Ja to wszystko wiem, co się dzieje, gdzie kogo pobili, kogo nie pobili, kogo zwałcili, kogo nie zwałcili, bo to od razu te niezadowolone. Tak, tak, teraz jest bardzo dużo przemocy. Tak, jest, jest. A gdzie tam, panie, dużo jest tam. Kiedyś to była przemoc. Ja pamiętam, żeśmy się z moim Waldkiem, tym moim pierwszym konkubentem, zaraz po ślubie zaczęli docierać, nie? To była przemoc, ale zawsze uzasadniona, nie? Chociaż raz jak mi Waldek pierdzielnął patelnią w czoło, to aż mi się tu napis Tefal odbił. A z drugiej strony Made in China. Za jednym uderzeniem, kurwa. Waldek to był mistrz, naprawdę, mistrz nad mistrzem. Cholera, brakuje mi siuksa, tęsknię za nim, naprawdę. A jeśli można spytać, gdzie przebywa pan Waldek? W Anglii siedzi. A co tam robi? No przecież powiedziałem. Ale zdziera papę z dachu. Aż mi się miednica wyprostowała. Kuźwa, co to jest? Danuśka nie rozcieńczyła. Pani pije na rozmowie kwalifikacyjnej? Nie, no w trakcie. O, już tam piję, za rękę mnie nie złapałeś. Poza tym lekarz mi medykamenty zapisał. Na co? Na prostatę. To co pani przepisał? Eutanazol. Co to za lekarz? No, weterynarz, no. Najważniejsze, że działa. Rano głowa nie boli, obraz nie śnieży. Polecam. Janusz Wajc. O kurde. O kurde. Co się stało? A, body mi strzeliło. W kolanie? No musiało się zsunąć. Cholera jasna, albo się śpieszyłam do pana na rozmowy, bo on zaraz po imieninach u Krysi się ubiera. Zaraz, przecież imieniny Krystyny było w zeszłym tygodniu. No? No tośmy się zasiedziały. A, bo kurde, napaliłam się na internecie, było body na Allegro, było kup teraz, nie? I się cholera zsuwa, nie? Ja to musiałam na eBayu kupować. Na eBayu? Tak, ja zresztą cały tydzień na eBayu chodzę. A tu pan tu zespół też ma? No tak. Kurde, ale jaja, co za firma, już mi się podoba, kurde. O, akordonista.
Ty, ja kiedyś miałem takiego kordonicy, taki sam jak on, ty. Kurde, dzicha pilicha kojarzysz? Kojarz nas? Staj, jak do ciebie mówię. Panie, kurde. Normalnie jest dzichu, normalnie jak strumny wyjęty, no. Dzichu pilich, kurde, ty. Uważaj, żebyś sobie włosów w klatę tam nie wkręcił. Ale numer. Ty, kurde, słuchaj, umiesz Ari? Nie znasz Ari? No co ty, zicha pilicha, znasz Ari, nie znasz? No co ty, kiwacie, nie znacie Ari? Co kuźwa za zespół, Ari nie znam. Kurwa, Ari nie znają, ludzie. Kuźwa, dobra, teges. No, jest taki klimat, żeby nie było, że jest tam skifa na parafii, nie? Także... Słuchajcie, jedziemy Ari, ja napijam, dobra? I podłączacie. Uwaga. Raz, dwa, cztery, osiem, dziesięć, dwanaście, sześć, trzy, osiem, pięć, dziewięć. O, bela, 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 Ari. Bela Ari, Bela Ari, jedziemy! O, Bela, Bela, Bela Ari, Bela Ari, Bela Ari, ej! O, Bela, Bela, Bela Ari, Bela Ari, Bela Ari, ej! O, Bela, Bela, Bela Ari, Bela Ari, Już. Pani jest niesamowita. Yeah. Pani jest pierwszą osobą, którą poznałem, która potrafi sama pociąg zrobić. Chłopaki, jakbyście kiedyś nie mieli dziewczyny, to dzwońcie. Nie mam telefonu, ale dobiegnę. Zawodowo. Prawda. Proszę pani, ale wracając do rozmowy kwalifikacyjnej, wszystko, jest pani naprawdę pocieszną osobą, no ale niestety pracy pani nie mogę dać. Co? Nie mogę dać pani tej pracy. Misiuniu. Zaraz, co słyszą moje oczy? Jak to nie może? Przecież ja dopiero do pana przyszłam tutaj, pan mnie nie sprawdził, czy ja się nadaję, w ogóle nic nie tego, ja tu przyszłam do pana, jestem, odpiżyłam się, stoję, grzeję, stygnę się, czekam. Coś się pani stało? Pani jest po prostu niesamowita. Proszę pani, dobrze. Dla pani zrobię wyjątek. Przeprowadzimy taki króciutki test. O, test. Robiła pani kiedyś test? Tak, ale nie chcę o nim mówić. Inny. Proszę pani, to jest telefon. Aha, widziała pani kiedyś telefon? Tak, w radio. Ale jaja, czwórka koło piątki. Dwie szóstki. Jak to dwie szóstki? No jedna do góry nogami. Proszę pani, zadzwoni do pani Petent. Mhm. To? Petent. A, Petent. Nie, ja jestem za równouprawnieniem, nie, spokojnie. Ja byłam na paradzie klejów i linijek. Tak. Proszę pani, zadzwoni do pani Petent, ale ostrzegam, będzie mówił w języku obcym. Ale dla niego czy dla mnie? O tym właśnie chcę się przekonać. A, no właśnie, dobra. To... Uwaga, dzwoni Petent. Pomysłowe to jest nawet. Dzwoni Petent, uwaga. Dren, dren. Dobra, dzwoni. Dren, dren. Chyba jak to się odbiera? Zielonym. A, zielony, no. Tylko który to jest zielony? Koło czerwonego. A, koło czerwonego. No to żeś pomógł. Dzwoni Petent. A dzwoni, dobra. Dren, dren. Dobra, na chybił trafił. Dren, dren. Halo? Petent? Good morning. Can I speak to your boss? Pomyłka. To pani nie zna języka angielskiego? Nie, no on znał słabo.
Zresztą to mafia była, jakiegoś bossa pytali. Nie, ja nie mogę dać pani tej pracy, po prostu nie mogę dać pani tej pracy. Dobra, okej. Wywołałeś nutrię z lasu. Dobra, zrobimy zamianę. Obrócimy sytuację o 360 stopni. Ale raz. I teraz tak, ja jestem sekretarka, a pan jesteś komornik. I dzwonisz pan do mnie w jakiejś sprawie tam zaległości czy coś. I uwaga, jeżeli ja panu załatwię tą sprawę, to pan mi dajesz tą robotę, okej? Okay? Proszę pani, przecież wiadomo, że pani tej sprawy nie załatwi, także śmiało mogę się zgodzić. I żebyś się nie zdziwił. Uwaga, dzwoni komornik. Dobra. Dryn. Dobra. Dryn. Czemu pan nie odbiera? Czeka, aż mu się bateria wyładuje. Proszę pani, ale pani nie wie, że to komornik dzwoni. A, nie wiem. No, to zmienia puste rzeczy. Uwaga, dzwoni komornik. Ale pani nie wie, że to komornik. Dobra, nie wiem. Dzwoni. Dryn. Teraz cię ciulu załatwię. Halo, zakład pogrzebowy, czy to już? Słucham? Przepraszam, pomyłka. Mandzia! Okej, dobra, nabrała mnie pani, ale to jest komornik. On jest na molno, on będzie dzwonił dalej, to nie jest sprawa załatwiona. To już wiem, który dzwoni nawet. No, to uwaga, dzwoni komornik. No, dawaj. Dryn. Halo, sekretarka Bandia, najważniejsza osoba w firmie, słucham. Dzień dobry, Stanisław Kowalski, komornik. Proszę pani, jeżeli wasza firma do jutra nie wpłaci tych 400 tysięcy na nasze konto... Stasek, nie strasz, bo się... Słuchaj, Stachu, Bandia mówi z tej strony, ta sama. Stachu, wypierdzielaj z mojego rewiru. Już bym cię tu nie widział. Co mi fukasz słuchawkę? Jak cię zaraz wytarmoszę za te twoje zamszowe stringi, to się zdziwisz. Aha, Stachu! Jeszcze jedna sprawa. Do jutra rano mój Rubin ma być z powrotem. Brawo! Ja mam... Andzia! Nie no, w tej sytuacji witam panią w firmie. W takim razie zapraszam panią na jutro na 7 rano. Bardzo dobrze, będę na 12.